Moi drodzy, witajcie. Wiem, że za mną Stadion Narodowy, Most Poniatowskiego, ale dziś zabieram Was do Ameryki, a konkretnie do Ameryki Express, bo właśnie na konferencję tego programu zmierzam, w tym zgiełku, harmiderze warszawskim. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Obejrzymy pierwszy odcinek, więc zdradzę Wam co nieco, co tam się dzieje, dla tych, których oczywiście to interesuje. No i też mam nadzieję, że uda mi się z kimś porozmawiać. Przepraszam, że tak się rozglądam, ale sprawdzam, czy po prostu nikt tutaj mnie nie przejedzie, ani nie potrąci. No to co, idziemy. Że się stresowałam, choćby dlatego, że zastąpiłam wspaniałą, niezwykłą kobietę, Agnieszkę, która moim zdaniem jest niezastąpiona, w związku z czym chciałam stworzyć swoją własną postać, która będzie zgoła inna, bo ja jestem inna, natomiast do teraz stresuję się porównań, które były, są i będą, jak zawsze. Natomiast to też było dla mnie bardzo duże wyzwanie, dlatego chciałam mu sprostać, a jeżeli komuś na czymś zależy, a mi bardzo zależało, no to wiadomo, że element stresu się pojawia. Już samo obcowanie z tak fantastycznymi uczestnikami jest przygodą, a do tego, tak jak mówisz, wyjazd do tego wspaniałe miejsca, jak to, które widzieliśmy w pierwszym odcinku, czyli jezioro Atitlan u podnóża trzech wulkanów, to jest niezmiennie i zawsze fascynujące, więc tak, to jest przygoda i dlatego cieszę się, że tak bardzo mocno wyeksponowani są uczestnicy, bo to oni tworzą tą całą historię. Tak, mamy mnóstwo swoich insta-dżołków, to prawda i rzeczywiście to była na tyle wyjątkowa grupa, że się zżyliśmy, chociaż tam na miejscu nie było takiego czasu, żeby razem obcować ze sobą, dlatego że ja głównie ich goniłam. To była tak ambitna grupa, że oni się tak ścigali, że ja musiałam ich dogonić po prostu, żeby jakoś tam wybiec pierwsza z moją czerwoną ambonką, ale ja myślę sobie, że też starałam się być taką prowadzącą, która jest dla nich i przy nich, żeby w momencie, w którym ten koktajl hormonalny Mołotowa, kortyzol i adrenalina się ze sobą mieszają, czyli oni działają na granicy euforii i lęku, żeby jakoś ich w tym wspierać i żeby oni wiedzieli, że tak naprawdę to wszystko jest przygoda i zabawa. No bo wiadomo, w emocjach różne myśli i różne zachowania przychodzą ludziom do głowy. Któregoś dnia przyszłam do agencji i dowiedziałam się, że dostałam opcję wzięcia udziału w programie America Express. Bez wahania zgodziłam się na to i teraz pytanie, kogo mam ze sobą wziąć? Od początku mojej kariery tworzyłam ją z kobietami, więc kto przyszedł mi na myśl, tam moja najlepsza przyjaciółka Gaja. Uważam, że Gaja jest najlepszym wyborem w moim życiu, jaki podjęłam i to, jak my razem pracujemy, jak się rozumiemy bez słów, to jest niesamowite. I zadzwoniłam do Gai. Gaja może powiedzieć, jak to było. Tak, zadzwoniła do mnie Karolina i po prostu tak mnie zaskoczyła tą propozycją. Moja pierwsza myśl to była: Karolina, ale w tym programie je się obrzydliwe rzeczy, ja nic nie zjem. Na co Karolina? Zjesz. Gaja, zjesz wszystko. No już tam szczegółów nie będę mówić, jak dokładnie to powiedziała, ale sens był taki, że zjem wszystko i że damy radę razem, że na pewno damy radę, więc tak. To był mój największy stres i oczywiście, że będę ją hamować, bałam się tego, ale jak było, to zobaczycie. Musicie oglądać. Gaja mnie w ogóle nie hamowała i mogę to wyjawić, że pokażemy, co to znaczy girl power. I tak jak właśnie mówię, że od początku mojej kariery współpracowałam głównie i tylko z kobietami, tak teraz też myślę, że była to najlepsza decyzja, bo pokażemy, że kobiety też mają moc. Szczerze mówiąc, ja nie oglądałam poprzednich edycji Ameryki, a nie Azji Express, więc było to dla mnie zaskoczenie. Generalnie często podejmuję takie decyzje w moim życiu, że po prostu coś spontanicznego, fajnego, nieprzewidywalnego w moim życiu jest jak najbardziej mile widziane, więc tak też podjęłam tutaj tę decyzję. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Oczywiście zanim się spakowałam, a było to last minute, no bo wróciłam, pamiętam, wtedy z zagranicy, z pracy, więc się śmiałam, że z pracy do pracy mam tylko jeden dzień na to, żeby się spakować na Ameryka Express na miesiąc, znaczy dajmy na to. Więc jakby co by tu spakować do plecaka? I tak patrzę, otwieram laptopa, mówię: dobra,
jak oni się pakowali. I oczywiście wpadłam na odcinek Małgosi. No i oczywiście oglądam, mówię, Boże Święty, ona tam się zastanawia, które leginsy mam wziąć. Mówię, kurczę, jestem w swojej garderobie, mówię, to się nie uda. To się nie uda, ja potrzebuję 3 takie plecaki. Ale kto mi pomoże, to nie jest. No i to był jedyny taki odcinek, który oglądałam tak naprawdę. A co dalej, to mówię, dobra, to co los przyniesie, tak będzie. I albo dam radę, albo nie dam rady. Ale raczej jechałam z założeniem, żeby mieć dobrą zabawę razem z Gają. Bo my już miałyśmy razem przygody, czy to w Grecji, czy w Warszawie. Dokładnie, my się tak poznałyśmy w podróży. Byłyśmy na kontrakcie w Atenach. Tam zaiskrzyła między nami miłość. Więc jakby... Tak, no nasza praca też jest trudna, jest związana z podróżami, z tym, że często nas sytuacje zaskakują, więc byłyśmy w miarę przygotowane. Ja też oglądałam trochę, kilka odcinków, no może kilkanaście, ale jednak no wiedziałam, że i tak będę zaskoczona tym, co zostanę w programie i tak też było. Tak, ja pamiętam. Nie da się przygotować, nie. Tak naprawdę. Ja pamiętam, że dzwoniłam do Gaja, co spakowałaś? Tak. Bo ja nie wiem, co spakować. Wspólne namawianie. Boże Święty, ja pamiętam, wtedy weszłam na stronę internetową, survivalową jakąś taką, mówię, dobra, to na pewno się przyda, jakiś nóż się przyda. Ja w ogóle wzięłam jedzenie takie, wiecie, co się na wodę robi, mówię, to na pewno też się przyda, same batony, mówię, Boże Święty, moja dieta modelki to runie, no i runęła. No ale co ja tam jeszcze wzięłam, Boże, jakieś piwory, nie, na pewno przeciwdeszczowe migdały, jadłyśmy dużo migdałów, orzechów. Tak, to nas ładowało. To już w podróży do Gwatemali jadłyśmy. Mhm. Dużo zjadłyśmy za szybko, a później byłyśmy bardzo głodne, niestety. Taka ciekawostka, że nawet jak byłyśmy w podróży, my się śmiejemy, że to już się zaczęła Ameryka Express, bo udało mi się wynegocjować z panami na przesiadce w Niemczech. A tak! Business class. Nie, no to trzeba powiedzieć. Tak, Karolina załatwiła nam biznes klasę i wiedziałam, że to dobrze wróży na tę podróż z nią, naprawdę. Just smile. No, oczekiwania były takie, żeby przeżyć zarąbistą przygodę i to się udało, absolutnie. Ja nie byłam nigdy w Ameryce Południowej, Filip już wcześniej był w Kolumbii. Liczyłam na wielką przygodę i to się udało. A ty? Ja też liczyłem na fajną przygodę. Tak naprawdę liczyłem na to, bo dostałem możliwość taką, że mogłem sobie wrócić po zakończeniu programu, kiedy chciałem. Miałem taki elastyczny bilet. Więc sobie myślałem, dobra, przemęczę się z programem i sobie potem pojadę na prawdziwe swoje wakacje. A okazało się, że te wakacje z America Express były pod wieloma względami fajniejsze niż te moje prywatne wakacje. I się dobrze bawiłem i nie musiałem wchodzić w ten tryb przetrwania, tylko tak naprawdę z każdego dnia się cieszyłem i było mi przykro, jak się skończyło. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy już po konferencji nowego sezonu Ameryki Express. Nie będę udawał, poprzedniego sezonu prawie w ogóle nie oglądałem. Tutaj po obejrzeniu pierwszego odcinka trochę przedpremierowo kilka postaci, kilka par mnie zaintrygowało i w zasadzie są to te osoby, z którymi udało mi się porozmawiać, czyli Karolina Pisarek i Grażyna Wolszczak. Znam je też prywatnie, bardzo lubię i w programie myślę, że pokazały się z bardzo fajnej strony, przynajmniej w tym pierwszym odcinku. I na tyle mnie to zainteresowało, że być może w tym sezonie będę bacznie śledził ich losy. Program startuje 4 marca, 21:30 na TVN, więc dajcie znać, czy oglądacie, czy śledzicie, czy zatrzymaliście się jeszcze na przygodach Gosi Roznek i Radka Majdana z pierwszego sezonu. Tyle ode mnie, tradycyjnie już też na koniec pytanie do Was, czy tego typu materiały Was interesują, podobają się, czy ma być tego więcej, bo trochę tych konferencji i takich showbizowych spotkań w najbliższym czasie chyba będzie się działo, więc mogę iść, jeżeli chcecie, a jeżeli nie, no to nie będę nikomu tutaj wbijać, wciskał na siłę. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się w następnych. Na razie.